Po raz pierwszy od długiego czasu mamy okazję świętować uroczystość objawienia Pańskiego w taki sposób oficjalny bardzo, że się w kalendarzu pojawia czerwony kolor i warto się zastanowić nad tym, w jaki sposób możemy świętować. I tak bym zapraszał dzisiaj do tego, żeby może sobie usiąść i troszeczkę poczytać opis z Ewangelii, jak to królowie przychodzą do Jezusa, żeby spróbować może sobie wyobrazić siebie w tym towarzystwie, bo myślę, że jak tak na siebie popatrzymy nawzajem zgromadzonych w Kościele, to trochę jesteśmy takimi rozmaitymi dziwakami, którzy z różnych stron przychodzą, różne swoje problemy przynoszą Panu Jezusowi, z różnymi sprawami się zmagają. Każdy z nas jest inny i nosi jakiś swój świat wewnętrzny. I tak jak oni przychodzili z różnych krain, to i my przychodzimy z różnych naszych krain. I możemy sobie tak stanąć i spróbować troszkę doświadczyć tego, czego oni doświadczali. Przede wszystkim to doświadczali chyba ciekawości, tego, że chcieli się spotkać z Jezusem Chrystusem. Nie wiedzieli, kto to jest, ale byli ciekawi, bo spodziewali się, że to będzie ktoś ważny. I to jest taka pierwsza zachęta dla nas, żebyśmy byli ciekawi Pana Boga, żebyśmy byli ciekawi tego, kogo spotykamy, żebyśmy się nie zanudzali sami siebie w kontakcie z Jezusem Chrystusem, ale żebyśmy do Niego przychodzili z ciekawością, kim On jest, co nam daje, żebyśmy tę ciekawość w sobie pobudzali. Szli za przewodnictwem gwiazdy i to też jest dla nas pytanie, jakie są te nasze gwiazdy, które nas prowadzą do Pana Boga. No, Pismo Święte jest taką naszą gwiazdą bardzo ważną, która nas do Boga prowadzi. Ale myślę, że w naszym życiu są różne wydarzenia, które też są takimi gwiazdami, które nam Boga ukazują, objawiają. I dobrze się zastanowić nad tym naszym życiem z takiej perspektywy, gdzie w naszym życiu my spotykamy, mamy szansę spotkać Pana Boga. Czasami nawet takie bardzo trudne doświadczenia, jak cierpienie, jak śmierć, umieranie. No i wreszcie konsekwencją tego przychodzenia do Jezusa Chrystusa jest to, że królowie chwalą tego, którego spotkali. Niewiele być może się o nim dowiadują, bo widzą dziecko, natomiast wierzą w to, że spotkali kogoś ważnego, bo w szczególny sposób zostali doprowadzeni, bo to jest ktoś, kogo przepowiadali prorocy i oddają mu pokłon. I ważne jest, żebyśmy my nie tylko prosili Pana Boga, nie tylko przychodzili wtedy, kiedy jest nam trudno, ale żebyśmy przede wszystkim oddawali Bogu cześć i chwałę. I to ta dzisiejsza uroczystość do tego nas zaprasza. A tak jak oddajemy Bogu cześć i chwałę, tak bezpośrednio w Eucharystii, kiedy stajemy przed Nim, w Jego Słowie, w ciele i w krwi, tak potem po zakończeniu Eucharystii może warto, żebyśmy docenili te osoby, te wydarzenia, te momenty, które nas do Jezusa Chrystusa doprowadzają. Właśnie te nasze gwiazdy takie życiowe, które nas do Niego prowadzą i nam przybliżają ten moment objawiania się Boga, który się rodzi, który jest pośród nas.